Pani od 8 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Aha, a pan co zrobił? A pan naładował swoją dziecię i poszedł dalej? Sprzedać na stołek! Wie pan co, kiedyś brali łyżeczkami, a teraz bierzecie chochlami. Ale nie było, nie jest i nie będzie dobrze. No widzi pani, tak 8 lat. A pan co zrobił do rolnictwa? Wepchnął się na stołek i co? Tak 8 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość. A pan rządzi ile lat? My nie rządzimy. Aha, pan nie rządzi, ale wpycha, a to jak pan nie rządzi, to do tego się wpycha na stołek. No, żeby pani mogła przyjść jak no i na pana zagłosować. Chyba jesteś pan nienormalny. Mąż mi umarł i się męczę z krowami, a wyśle pan dobryty? 363 zł i mam z tego wyżyć cały miał? Widzicie po 8 latach tego spisu? Tak, 8 lat. Ja nie mają... na pana nigdy, nie mają... bo nie będę jadła suchy kuchleta. Brawo, Tuzi, pani. Dziękuję. Po 8 latach. Zobacz, jak mają dobrze gospodarzy. On ma w nosie gospodarzy. Po 8 latach. Czy jest, zapraszam pana na tą tak. Proszę przyjechać, zobaczyć, jakie mam warunki. Pieść golumkę, przyjedzie do gospodarzy, zjeść golumkę. Nie, niestety nie mam golumki, bo świn nie chowam, bo nie jestem w stanie stałe kolanów zrobić. Ale to jest jedna. Tak. Tak. Proszę państwa, tak wygląda polska wieś po 8 latach. Tak wygląda polska tak wieś. Chcecie już gadać ludzkim. Tak się kolegów telewizji z ludzkimi chce trzymać. Teraz ty kupię. Mniej telewizji pisowskiej. Tak? Tak. Pisowska telewizja. A jaka? Tak. Nigdy nie kłóćcie się o politykę. Nie kłóćcie się. Nie kłóćcie się. Podzielili naród. Ale trzeba się kłócić, bo tak jak oni nas, tak my nie, bo jak będziemy nadstawiać drugi policzek, to nie niestety nas jedzą. Tam. Nie mówię, żeby nadstawiać policzek, ale dyskutowanie w taki sposób i kłócenie się niestety ściągnie nas w dół tylko i wyłącznie. Witam państwa w Środzie Wielkopolskiej na targu. Dzisiaj jasno widać, że Prawo i Sprawiedliwość nie rozumie Polaków. Tylko i wyłącznie poprzez dopłaty, poprzez budowanie uzależnienia między państwem, dopłatami, które daje państwo, a poprzez zwykłym obywatelem chciano budować relacje państwo-człowiek. W taki sposób nie da się tego zrobić. Dzisiaj jasno widzimy i ja apeluję, że Prawo i Sprawiedliwość chciało nas od siebie tylko i wyłącznie uzależnić. Tutaj przed chwilą bardzo mocne dyskusje, że rolnicy sprzedają bardzo tanio zboże, kupują drogo pasze i ludzie mają pretensje już dzisiaj do wszystkich o to. Ale to pokazuje, że 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości nie zrobiło dla nas nic dobrego. I widzimy, że bezpieczeństwo Polaków trzeba budować bezpieczeństwem jednostki, bezpieczeństwem człowieka, który za swoją pracę będzie dostawał normalne pieniądze. Cała kłótnia z Unią Europejską pokazała nam tylko i wyłącznie, że jest robiona po to, będziecie płacić, żeby za tuż budować zależność na godzinę i potrzeby sprawiedliwości w Polsce, za robotę. Jednocześnie izolując nas od Unii Europejskiej, od innych państw europejskich. Panowie, żadna z PiS-u, tak nie da się robić, tak nie da się nas uzależniać. My mamy i chcemy mieć swoją własność, a budowanie uzależnień tylko i wyłącznie między państwem a człowiekiem jest drogą do nikąd. Dziś widzimy i ja apeluję do wszystkich, by idąc na niedzielne wybory wiedzieć, że każdy głos oddany na Prawo i Sprawiedliwość albo Konfederację to jest głos za izolacją Polski z Unii Europejskiej. To jest głos uzależnienia. Uzależnienia między partyjnymi politykami a zwykłymi ludźmi. Te czasy już się skończyły. Dziś na polskiej wsi i w czasach bardzo trudnych widzimy, jak dużą cenę płacimy za to, że polskie wsie, polskie małe gminne miejscowości i polskie miasta powiatowe odcięte są od funduszy europejskich. Dzisiaj wstrzymanie tych pieniędzy polska wieś widzi jako pierwsza. Dlatego apelujemy, będziemy budować silną Polskę, która będzie miała różne zdania, która będzie miała różne głosy, ale nigdy nie będzie podzielona. Tak, żeby ludzie na takich targach nie musieli kłócić się o polityków, bo nie warto to robić, a warto budować silną Polskę, która zbudowana jest z różnych głosów, która zbudowana jest z ludzi, którzy przychodzą z różnych stron, ale skupiona jest na tym, żeby każdy człowiek czuł pewność, że buduje swoją niezależność na
pracy, którą wykonuje, a nie tylko i wyłącznie na dawkach socjalnych, które uzależniają człowieka od państwa i budują potrzebę funkcjonowania prawa i sprawiedliwości. Bo gdyby tak zamknąć w jednym zdaniu, jak PiS buduje swoją pozycję w Polsce, uzależnia ludzi od siebie i mówi, że pomoc socjalna, pomoc społeczna, pomoc finansowa będzie kierowana tylko od nich. W momencie, kiedy my wiemy, moje pokolenie wie, że w XXI wieku pomoc dla rodzin, pomoc dla ludzi, pomoc społeczna, wyciąganie ręki dla słabszych jest normą, jest czymś normalnym i godne warunki pracy są normą i za to nigdy nie będzie odpowiadała jedna partia, bo za to musi odpowiadać całe społeczeństwo, które będzie budowało między sobą normalne relacje. I z takim przekazem apeluję dziś do wszystkich, którzy wybierają się na niedzielne wybory. Idźcie i zagłosujcie za tym, by Polacy znów mogli między sobą normalnie rozmawiać.